rok 2017 zadał kłam tezie, że złoto sprawdza się tylko i wyłącznie w czasach głębokiego kryzysu. Rok 2017 to wzrost światowej gospodarki o blisko 3,5%, rekordy na światowych giełdach, ale jednocześnie wzrost wartości złota wyrażonej w dolarze o blisko 13,5%. Światowa Rada Złota przewiduje, że rok 2018 będzie również pod znakiem mocnych, silnych wzrostów na rynkach kapitałowych, ale jednocześnie będzie okresem bardzo ciekawym dla posiadaczy złota i dla tych, którzy złoto rozważają w swoich portfelach. Bogacanie się społeczeństwa, bardzo niska historycznie inflacja, jednocześnie dość wysoka podaż pieniądza na rynku skłania inwestorów do szukania alternatyw, szczególnie tych inwestorów, którzy dzisiaj kupując spółki na giełdach decydują się na zakup tych o niższej jakości, a więc automatycznie zwiększają potencjalne ryzyko takiej inwestycji. I właśnie ci inwestorzy, którzy w zeszłym roku przyłączyli się do kupujących złoto, a przypominam, o 25% wzrosła sprzedaż fizycznego złota w postaci monet i sztabek, zabezpieczają swoją pozycję, uwzględniając fizyczne złoto w swoich portfelach. Z punktu widzenia polskiego inwestora jest jeszcze dodatkowy smaczek całej sytuacji. Otóż relacja złotówki do dolara jest dzisiaj na rekordowo niskich poziomach od wielu, wielu lat. Co to oznacza? Oznacza to, że przy dość wysokiej relatywnie wycenie złota w dolarze amerykańskim, przy tak silnej złotówce, każdorazowa korekta wartości dolara do złotówki może być tak zwanym dodatkowym bonusem dla inwestora, który zakupuje złoto w złotówkach. Pamiętajmy oczywiście, że wysokie wzrosty mają też swoje ograniczenia. To nie jest tak, że coś jest nam dane raz na zawsze i trwa wiecznie. W pewnym momencie przyjdzie przecena, przyjdzie korekta, być może jakaś recesja. Pamiętajmy, że wówczas posiadacze złota będą w zdecydowanie uprzywilejowanej sytuacji. Ono doskonale radzi sobie, nie tylko w czasach wzrostów, ale szczególnie w czasach recesji, w czasach korekt, w czasach załamania gospodarczego.